Witajcie, z tej strony Pasek i zapraszam Was do recenzji kamuflaży Mapa. Cały kamuflaż, cały mundur został wykonany z materiału, który potocznie zwany polikoton, czyli jest to mieszanina poliestru z bawełną. Jest on generalnie dużo miększy jak chociażby dobrze znane Nyko, które jest wykorzystywane powszechnie w takich oto mundurach. Ma to swoje wady i zalety. Na pewno jedną bardzo mocną zaletą jest fakt, że jest on dużo większy i dużo wygodniejszy względem takiego chociażby Nyko. Ale z drugiej strony jest o wiele bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne. No i jak widać, niestety mi się udało już ten mundur troszeczkę rozpruć. W momencie klękania, poruszania się po jakichś, powiedzmy, zabudowach, starych budynkach często można trafić na elementy szkła. No i tak jak widać na załączonym filmie, no niestety kolano tego nie wytrzymało, przynajmniej ten materiał, który był na kolanie, tego nie wytrzymał. I według mnie jest to dość spory problem, dlatego że w tym miejscu mamy kieszenie przeznaczone na tak zwane czekoladki, czyli po prostu na panele ochronne. Powinno ten materiał w tamtym miejscu jednak troszeczkę więcej wytrzymać. Jeżeli chodzi o rzepy, które mamy na mundurze, są przyzwoite, są dobrze wykonane. Natomiast Maskpol wymyślił sobie, że na ramionach chociażby combat shirtu czy burzy mundurowej będą się znajdowały ich oznaczenia, ich logo, właśnie w postaci tego rzepa. Wygląda to całkiem fajnie, wygląda to całkiem bajerancko, natomiast mniejsze naszywki no po prostu mogą sobie przylegać i mogą z tego materiału odpadać. Cały mundur jest wykonany w ripstopie, czyli po prostu na materiale jest widoczna taka mała kratka. No, jest to dość powszechne i tak naprawdę chyba jakoś nie bardzo zaskakujące. Jeżeli chodzi o sam combat shield, bo ja posiadam kombata, nie posiadam buzy mundurowej, od wewnętrznej strony jest pokryty czymś na zasadzie takiego lekkiego polara. Jest to bardzo fajne z tego powodu, że można nosić to bez koszulki i jest to po prostu nadzwyczaj wygodne, nadzwyczaj takie, nazwijmy to po prostu no, milusie, tak? Można tak głupio nazwać, ale dokładnie tak bym to opisał. Tego się raczej nie widuje często w combat shield, więc jest to całkiem fajny feature. Sam kamuflaż jest to mapa, tak? Wiadomo, jeżeli chodzi o samo maskowanie, to co ma mieć główny element tego munduru, tak? Który ma się spisywać w roli maskowania. Jest to mapa typ B, czyli ta teoretycznie ciemniejsza mapa, chociaż aktualnie to jest i tak jedyna mapa, która jest dostępna na naszym polskim rynku i którą Maskpol wypuścił do obiegu. Do tego kamuflażu woli po prostu mniej więcej pokazania, jak on się spisuje. Porównamy sobie parę innych kamuflaży. Niestety nie mamy wszystkich, bo kto by się spodziewał, niestety to też są spore koszta, tak? Takie kamuflaże. Natomiast przejdę może do tego, co będziemy testowali, co będziemy porównywali. Pierwsza sprawa, chyba wszystkim dobrze znana polska WZ-a. Wzór nie pamiętam który, ale generalnie też maskpolowska robota, więc raczej rzetelny test. Drugim kamuflażem to będzie mój stary kamuflaż, którego używałem bardzo, bardzo długo. Czyli jest to Marpat. W tym wypadku jest to Marpat od Helikona. Czyli tak naprawdę kontraktowy i realny Marpat, tak? Po prostu. Trzeci to jest akurat całkiem też skuteczny kamuflaż na nasze polskie lasy. Czyli Penko od Wildwood. Też od Helikona. Dobra, i teraz generalnie kamuflaż, który aktualnie Krzaku ma na sobie, czyli to jest Pencott Greenzone. Krzaku noga. O, takie coś. I tak samo to jest chyba Helikon, tak? Nie, to jest BX. To jest BX. Nie znam firmy, ale chyba dobre. Nie mam pojęcia. No i na samym końcu, jako powiedzmy taka wisienka na torcie. Ale to raczej już woli takiego dodatku. Krycie od Sprintera. I tak samo jest w Pencocie, tym jaśniejszym, czyli Greenzone. No, czyli to będzie na samym końcu, ale to już jako dodatek, bo chodzi o samo camo, a nie o frędzle i takie. Dobra, to teraz mniej więcej zrobimy to w ten sposób, że weźmiemy sobie parę różnych teł, parę różnych pozycji i pokażemy Wam mniej więcej, jak się spisuje mapa na tle lasu liściastego, jeżeli chodzi głównie o takie, powiedzmy, bardziej brązowe tereny. No i mniej więcej na tle zielonego i powiedzmy takiego mieszanego, tak żeby mniej więcej to pokazać. Wiadomo, inne lasy, może bardziej iglaste czy mniej liściaste, może ta mapa się inaczej spisywać. Natomiast no, na to co możemy pokazać, no to pokażemy
jakby to, czy ten kamuflaż dobrze się spisuje, czy nie, to już powiedzmy zostawię do waszej oceny. No i gdzieś na końcu jakieś małe podsumowanie, czy warto w ogóle wydać taką kasę na ten kamuflaż, czy może na przykład lepiej zostać przy naszej zwykłej polskiej WZ-cie, czy chociażby wspomnianym Marpacie, tak, który, nie oszukujmy się, ale chociażby jest o połowę tańszy od tej mapy. Więc to na tyle. Przechodzimy teraz do testów polowych, też na polu odległościach i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poszło.
Dobra, to jest już woli powiedzmy tego dodatku naszego. Gdzieś tu jest krzaku, gdzieś na pewno. Dobra, krzaku, wstawaj. Tak, obróć się. Możesz takiego nura zrobić. Time to be invisible. Dobra. Jeszcze możesz gdzieś spróbować, nie wiem, na przykład kucnąć tam dalej. Na przykład tu, no. Dobra, git. Razem z krzakiem mamy nadzieję, że w miarę uda mu się udało pokazać właściwości mapy. I w sumie nie tylko mapy, bo też i pękota. Widzieliście, jak to się zachowywało. Staraliśmy się utrzymać taki sam kadr, staraliśmy się utrzymać te same warunki oświetleniowe, choć pogoda była zmienna i cały czas powiedzmy albo było zachmurzenie, albo nie. Także to też musicie wziąć pod uwagę. No i sami ewentualnie wysnuć jakieś wnioski, czy mapa się nadaje do naszych lasów, czy nie. Z tego, co my zaobserwowaliśmy, no to powiedzmy w takim terenie mieszanym, czy bardziej brązowym, mapa się dobrze spisuje. Natomiast tak jak stoimy chociażby tutaj, to nie było takiej opcji i tak naprawdę tylko takie rozwiązania mają jakikolwiek sens. Mi się wydaje, że to wszystko. Jeżeli chodzi o sam mundur, mogę powiedzieć, że jak za te pieniądze się opłaca, tak? Bo i wygoda jest, i w miarę właściwości takie wytrzymałościowe również są. Jedyne, do czego można się przyczepić, to do faktycznie materiału, który został zastosowany, bo on mógłby tutaj być troszeczkę lepszy. Szwy, rzepy, cała reszta jest jak najbardziej na lepszym porządku. Także jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie coś po sobie na dole w komentarzu, łapkę w górę, bo w ten sposób doceniacie naszą pracę. Bajo!